staramy się, żeby co roku targi były bogatsze, zarówno od strony atrakcji przewidzianych dla klientów, jak i ilości wystawców, z którymi mogą przeprowadzić rozmowę. Nasz poziom techniczny jest wysokim poziomem, jest to produkt typowo europejski. Prezentujemy tylko i wyłącznie nasze produkty, produkowane tylko i wyłącznie przez nas. Polacy jako warsztaty, jako serwis techniczny są na naprawdę wysokim poziomie. Jest to dużo większy poziom niż kraje typu Czechy, Słowacja, kraje bloku wschodniego, Litwa, Łotwa, Estonia. Na polskim rynku oferujemy w tej chwili bardzo szeroką gamę łożysk do skrzyń biegów i do mostów. Koncentrujemy się na ofercie do samochodów ciężarowych, stąd nasza obecność na targach firmy Auto, z którą od lat współpracujemy. Łożyska skrzyń biegów, element mało widoczny, głęboko ukryty wewnątrz podzespołu samochodu, natomiast podlegający zużyciu jak wszystkie elementy w samochodzie. Zaczęliśmy współpracę z firmą Altos, ponieważ on dystrybuuje nasze produkty również na terenie Słowacji, Czech i innych rynków, gdzie bardzo dynamicznie się rozwija. W dniu dzisiejszym prezentujemy, jest to absolutna premiera, nowa gama reflektorów dalekosiężnych, wykonanych absolutnie tylko i wyłącznie w technologii LED, czyli halogenom mówimy do widzenia. Reflektory dalekosiężne pod marką CBA, znaną znawcą rajdów samochodowych, myślę. Teraz przedstawiamy produkt dedykowany zarówno do samochodów osobowych, do lekkich samochodów dostawczych, do offroadów, jak i przede wszystkim do samochodów ciężarowych. Marka CBA jest częścią grupy Valeo, stąd też obecność na naszym stoisku. No, jestem bardzo zadowolony, że tak liczne grono klientów przyjechało, chciało poświęcić ten piątek i wieczór przed weekendem i spędzić wspólnie razem z firmą. Także jest to bardzo dobre uczucie. Jestem bardzo zadowolony. Jest to dobra forma i trzeba kontynuować ten pomysł i w następnym roku na pewno coś takiego powtarzamy.